odcinku. Jest godzina 19 dnia 4 sierpnia. Kosiliśmy pół godziny wcześniej. Mieliśmy wyjechać o 16, rozrusznik nam się rozpierdolił. Jestem zagotowany, ale chciałem wam nagrać relację z, może powiedzieć, trzeciego dnia żniwnego. Kosimy dzisiaj ile się da. Po godzinie 15, czyli 4 godziny temu, przeżyto miało 16,8. Dzisiaj taka pogoda po południu zaczęła się robić i po prostu łapiemy ile się da, moi drodzy. Jutro ma spaść 50 litrów wody, pojutrze ma spaść 20. Od tamtego momentu, czyli od zeszłego poniedziałku, czyli prawie 2 tygodnie, nie kosiliśmy nic. Przężyto mi zaczęło przerastać w głosie. Także jest ciekawie. I gonimy ile się da te najładniejsze zboża. Tu jest pszenica naprawdę na nasze ziemię po prostu przepiękna, bardzo ładna. Plon naprawdę byłby zadowalający. Będziemy chcieli ją jeszcze dzisiaj kosić. Śpieszymy się jak możemy teraz przez tą awarię niespodziewaną. Koło nam się kręci już, widzowie, w kombajnie, żebyście się nie pytali. Niestety, jak nie urok, to straczka. Wczoraj miało nie padać. Padało do godziny 13. Nagrywaliśmy rolników z Ferajny. I naprawdę było grubo. No, no nic, walczymy ile możemy, jedziemy. Naprawdę jeszcze teraz za chmurami zejdzie to słońce, a niedobrze, bo jak będzie słońce cały czas, to było bez tego. Nie pochodzić. No gonimy do oporu dzisiaj, ile się da, do nocy. Ale wiesz, jak słońce zajdzie, pikoć będzie się. To będziemy wyżej kosić. Ale tak jak słońce, najgorzej, że słońce zachodzi, no, za tą chmurką, bo jakby słońce było, to by nie wychodziła rosa i można byłoby kosić cały czas. Jedziemy z tematem. Pan Boguś dokończył też teraz ten pasek, o 18 wyjechał tę pszeniczkę dokończyć. Zrobił co mógł tak naprawdę, no. A tu powaliła się, dziki zjadły. O kurwa, dobrze mi powiedział. Tak, wyciągnął jagoda. Domyślam się, mówił mi właśnie, jak jechaliśmy do gruzy wieś i tak. No i kosimy to przężytko. Certyfikatu jest bardzo ładne. Skurosiały już, także ono tu miało o godzinie 16:16:09, to teraz myślę, że będzie miał około 14, także naprawdę wilgotność będzie, myślę, że na poziomie, tym bardziej, że jeszcze rosy nie ma i raczej dzisiaj nie będzie, to jest bezchmurne niebo i też ma być ciepło, także walimy ile się da. Kurwa, ale leci do zbiornika, pięknie. Pięknie leci. Ma
Dobra, sypiemy. Tatu, kurde ma. BMW nam stanął. Mucaria nam stanęła. No, ja już dobrze, że nie wyłączyłem, bo bym... Otwiera się ta rura? Nie. To jest wzgórze. A. Powiedz kiedy. No. Dobra, proszę. Mi pan kanapeczki przywiózł. No jebiście. Bo jestem taki głodny, od rana i zjadłem. Nie było kiedy. I tak jakoś będziemy sypać tutaj. O. O, ta. Ta uratuje życie. 19,9. Ile? 19,9. Uwaja! To będzie miało mniej! To będzie miało mniej! Górkę nasypę! Kurwa! Chyba nie! Kurwa nie! Już niewiele zostało! Z 200 kilo! Nawiń plandekę do góry i no rozsypujemy! No! O tym mówię! Ciepłe jeszcze, fajne. Ale coś będzie po tylu deszczu. To chłopie miało najmniejszą wilgoć ze wszystkich. Ale panie, bo zsupujesz, kurde bardzo. Parę ziarek, kurwa. Puść. Trzymaj tam, patrz. Trzymaj tu.
Kurwa mać, ale to jebany rozpierdolnik. Co? Drugnią załkowy i chuj. Jak tam wyglądają sita? Czysto. Masz młotek tu? Nie. Dobra, to wezmę z kombajnu sobie. Mam kombinerki. Dobra, i może jedziesz rzucać, jadę w pszenicę tu. Tu, w tą, od tego mokrego jadę w dół. W tą do góry, a nie w tamtą? W tamtą, od tego mokrego. Dobra, jedziemy. Łupiemy pszeniczkę, moi drodzy. Pierdziele, złapałem trochę, niestety. Z Legii, kurwa, ta Lega mnie tu oszukała, bo leży. Zaryłem, kurwa.
Oj, Reksio, Reksio. Oczywiście lecę szybko po traktor, bo będziemy sypać, bo już jest pełny zbiornik. Już jest pełny zbiornik, jeszcze kosimy, to już jest rosa, ale dajemy czadu, bo jutro ma spaść. Nie wiem, czy Karol wspominał, ma spaść prawie 30 litrów wody. Mucimy ile się da, a przyczepę będziemy suszyć, mamy patent, pokażemy wam. Trochę podsuszymy i powinno być. Piotr już jest. Jedziemy. Piotruś! Pięknie sypie. Takim przejazdem dookoła i nie do końca. Jedziemy, bo niech to jedziemy. Chłopie, nie ma tu o czym mówić. To tu będzie sypać ci kłódę. Będziesz miał trochę tych przyczep. Puściłem ci koguty, widziałeś? Nie. Widziałem. Wyboiste tereny, ale jak to pierwszy rok po Ugorze. I jadymy sypać. Sypiemy pszeniczkę. Grube, ładne ziarno. I jedziemy. Powiedzieć, że maszyna losująca poszła w ruch. Gorzej jak będzie 30, a my to nagrywamy. No, a co szkodzi, ważne, że luka pogodowa się zrobiła i można kosić. 4, 3, 2, 1 i... 17,5, o kurde! A mówiłem, że między 17 a 18 będzie... Jest idealna do koszenia w takich warunkach, jakie mamy w tym roku. Elegancka. Dokładnie. Rozplantuje się ten. Otóż to. A podkreślę, że jest godzina dokładnie, zobaczcie sobie, za 15:09 dochodzi. Więc o tej porze to i tak wilgoć jest troszkę podwyższona, czyli ona miała z 16 na pewno. Jak było ciepło. Także nie ma tragedii jak na takie warunki.
I co powiesz, Staszku, jeszcze? Jestem zadowolony, chociaż trochę złapiemy tej pszenicy. Dokładnie. Bo już mam kupców, a nie mam nic. No to nic, widzimy się w dalszej części odcinka. Nocne golenie, ale to wygląda. Wilgotność 17,4. Gosimy, bo jutro 50 litrów. Może RFS, tylko że na kamerze tam wam dalej świeci to światło na LED-owe, ale trudno. Masz samo dobre, trochę vloga, bo na kamerze się nie widać. Pogadaj tu widzą, co nieco. No, jest 20 chyba pierwsza już nawet noc, a zaraz sprawdzę wam, żeby nie było. Jest 21.17, kosimy. Ja tam wspomniałem już, że ostro musimy, no bo jutro ma padać. A przerasta już. A zboże nam już przerasta. No i nie ma co, a jest trochę miejsca, także wysypiemy, trochę podsuszymy, akurat będzie do tego czasu tło, nim po prostu namucimy kolejnego. Bo tutaj zwierzyna, ale nic, już tego nie będziemy zbierać jako tako, bo tutaj jest po ugorze. Ktoś mi powie teraz, że dzieci, proszę, pszenica na ugorze, patrzcie jaka pszenica. Drugi zbiornik. Drugi zbiornik zarabędzie. Weź na targą i weź się nagraj. Już, zagraj. Takie ładnie widać. Patrzcie. Zobaczcie jak się kurzy. Godzina 22.20. Ładnie się kurzy, nie? Czekaj, Stachu, podniosę cię. Nie bady kaskader. Stachu kaskader. A ja tam patrzę jak się sypie. O, bajka! Tak jak teraz, elegancko. Pełny? Pełny! Aż się prawie wysypało! No kurwa, nie patrzymy! A to już chłopie wysypało się chyba ponad nawet. Ale kurzy się z niej, nie? Zobacz! Dobra, jest, pachami to kur. Najważniejsze, że się kości ładnie. Ja cię kręcę. Lecimy. 15 po 10. Nie, nie.